Dzisiaj prosty i smaczny kurczak, prawie jak z amerykańskiej znanej restauracji. Do przygotowania tego dania potrzebujesz olej, prażoną cebulę, płatki kukurydziane, mąkę pszenną, jajka i pakiecik przypraw. Ale wiadomo, że najważniejszą rzeczą w tym daniu jest kurczak. Słuchajcie, zanim opowiem wam, dlaczego ten kurczak wygląda tak, a nie inaczej, musimy zacząć od tego, jak kupić dobrego kurczaka. O tym przeczytacie na mojej stronie, kliknijcie link, jest albo tu, gdzieś jest link. I kliknijcie w niego. Teraz temat kurczaka. Dlaczego wygląda tak, a nie inaczej? Słuchajcie, żeby był naprawdę smaczny, chrupiący i soczysty. Zamarynować! Trzeba go zamarynować, mądrala. A wiesz jak? No właśnie, i tu się zaczynają schody. Żeby był słony, smaczny i aromatyczny, najpierw leżał 12 godzin w solance. Na litr wody jedna łyżka soli. Kolejne 12 godzin spędził w maślance. Dzięki temu będzie bardzo miękki. Smażymy kurczaka. Najpierw wstawię olej. Muszę go rozgrzać do 180 stopni. A i tak do jutra. Ile tego oleju? Około 2-3 litrów będę wlewał. Mam szeroki garnek i około 10 części kurczaka. Czym więcej części kurczaka chcemy jednocześnie usmażyć, tym bardziej szeroki garnek będzie potrzebny i tym większa ilość oleju. Z tego względu, że jeżeli będzie za mały garnek i za mało oleju, to kurczak będzie się gotował, a nie smażył. Musi pływać. Musi pływać. O, pół dnia za nami. W przygotowaniu panierki pomoże mi Maksimum, mój kochany robot. Czasem się zastanawiam, jak dotychczas sobie bez niego radziłem. Słuchajcie, płatki kukurydziane. Na pewno każdy ma w domu, a jeżeli nie, to możecie, tak jak i zresztą po pozostałe produkty, udać się do Lidla. Ja dzisiaj wszystkie zakupy zrobiłem w Lidlu. Wydałem 59 z groszem, ale to było, że fajnie, czy że jest słabo, czy dużo, czy mało, czy co? Jest okej. Jak wiem, to ci powiem. Okej, ale musicie pamiętać o jednym, że przecież nie zużyję wszystkich tych produktów, więc trudno ocenić mi teraz cenę tego dania. Powiedzmy, że płatków starczyłoby na 10 takich porcji, jajek może na 5, więc pi razy 2 około 30 zł będzie kosztował obiad z kurczakiem chrupiącym dla 4 osób. Oczywiście wszystkie gramatury będą podane w przepisie na stronie kreatorsmaku.tv. Teraz cebulka. Też tak. Bazylia, oregano, rozmaryn, majeranek, papryka ostra, słodka papryka mielona i czosnek granulowany. Na koniec mąka. Tak, i teraz ten moment, na który zawsze czekam. No to ruszamy. Gotowe. Teraz, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, trzeba roztrzepać jajka. Food. A mam dziwne wrażenie, że ktoś na mnie patrzy z góry. Słuchajcie, mięso, niezależnie od tego, czy jest to kurczak, czy jest to wołowina, czy jest to wieprzowina, jeżeli chcecie je smażyć, bardzo dobrze jest wyciągnąć je jakieś 40 minut, nawet do godziny wcześniej, żeby poleżało sobie w temperaturze pokojowej. Wtedy to mięso ma równą temperaturę w całej swojej objętości. Unikniemy takiej sytuacji, kiedy na przykład teraz po panierowaniu wrzucam kurczaka i on będzie już spalony na zewnątrz, a jeszcze surowy w środku. To jest bardzo ważna rzecz. Panierowanie. To będzie taka dosyć dziwna procedura, bo zobaczcie, wyciągam kurczaka z tej maślanki, wrzucam do panierki, teraz wrzucam do jajka i jeszcze raz panieruję.
Pierwsze koty za płoty. Teraz wrzucam kurczaki. Pamiętajcie, żeby nie wrzucać zbyt dużej ilości mięsa do danej ilości oleju, ponieważ wtedy kurczak będzie się gotował, a nie smażył. Kurczak gotowy. Do takiego kurczaka idealny jest smaczny ogóreczek. Ja lubię te takie słodkawe, więc sobie parę dodam. Słuchajcie, więcej przepisów, a także przepisy na to danie znajdziecie na kreatorsmaku.tv. Ja bym się ogóreczek nie chciał ułożyć. Mam nadzieję, że moje kurczaki a la amerykańska restauracja, o której dobrze wiecie, będą wam smakowały. Partnerem tego odcinka była marka Bosch. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Tak normalnie jestem normalny. Czasem.